Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie Speedrun 4.0. Moi drodzy, mistrz międzynarodowy przede mną 2506. Więc gramy. Zerkam tylko na gościa, ile ma. Okej, okay, jest to jakiś autor Chessable'a. No to mam poważnego przeciwnika. Nieźle. Skoczek F3, dobra. Gramy G6, obronę królewsko-indyjską na spokojnie. No, zawodnik jest bardzo silny. E4, D6, obrona królewsko-indyjska. No i teraz pytanie, jaki wariant zagrać. Można klasycznie, ale ja raczej skoczek D7 sobie zagram, żeby ruszyć ruchem E5. Okej, okay, E5 trzeba. C5 jest gorsze przy skoczku D7. No i teraz zacznie się cała zabawa. No, mam tutaj bardzo, bardzo silnego przeciwnika. Teraz myślę nad skoczek G4, dostanę tu F6, normalne rzeczy. Mogę też zagrać w sumie C6. To też jest jakieś rozwiązanie. Tak w sumie. Może wieża E8. Wieża E8 to też jest rozwiązanie w tej sytuacji. Grozi na przykład bicie. Trochę to może zmusić przeciwnika do D5. Ta wieża będzie wtedy stała to słabo. Można nią wrócić w pewnym momencie. Zagram tu, on mi zagra tu, ja A5. Standardowo. Ale może tak spróbować. Zagrajmy skoczek G4. Tutaj goniec G5, goniec F6. Będę musiał potem tym gońcem wrócić, bo chcę do ruchu F5 dojść, albo wrócić po prostu na G7. Zobaczymy, jak on będzie chciał reagować. Możliwe, że wróci, a wtedy zagram F5. No właśnie, zobaczymy, jak to się potoczy. A może tak w ogóle, a potem F5. Zobaczmy, skoczka F8, skoczka C5, tu skoczek nie wejdzie, dobra. F6. A, bo on może zagrać tu w sumie, ale też jest dla mnie spoko, bo potem G5 tutaj i do F5 próbujemy dojść. W sumie po gońcu H4 też jest możliwość fajna H5. Potem ok, wrócił, no to F5. F5 gramy od razu, skoczek ma powrót. Tak jak mówię, jeżeli tu, to mogę zagrać skoczkiem F8. Jeżeli on mi zbije, to ja zbijam. I tu goniec trzyma. Pionka również. To się zgadza. Dobra, jesteśmy w swojej pozycji. W swojej grze. Powiem szczerze, jestem trochę podekscytowany. Okej, okay. Teraz tak. Jeżeli tu, to mi wymusi tak, więc muszę skoczek F8 koniecznie. Koniecznie muszę to pilnować i pilnować skoczka. Możliwe, że bicie jest dobre w sumie, ale skoczek może mieć potem problem. H3 dostanę. Albo F3. Ale to wracam i wszystko gra. Wszystko gra. Skoczek w sumie fajnie się złożyło, że skoczek jest na F8. Tak niestandardowo za bardzo. Teraz skoczek może przejść na H5 i fajnie wejść na pole F4. Wcześniej czy go wypędzić? Wybił jednak. Dobra, pytanie, czym wybić? Nie, no pionkiem trzeba wybić, bo skoczek na G6 też fajnie sobie stanie. I F4, czyli standardowo to zostało wykonane. Jak zagram tu, on mi zagra tak, ja mogę tak C5 też tutaj, tutaj. To będzie chyba dobra gra. To będzie chyba dobra gra. Gramy tak. Chociaż ciekawe było takie w sumie zagranie. Też mogłem się chwilę zastanowić. On zawsze mógł wrócić, to trzymać. Goniec tu i chyba C5, bo jak bicie, to bicie. Pytanie, czy to jest dla mnie takie dobre w sumie. Muszę się zastanowić. Poczekajcie, bo mogę też spróbować odpędzić tego skoczka. Pytanie, czy chcę. No zagram tak, on mi zbije w przelocie na pewno. I ten pionek będzie miał problem przez chwilę. Hetman D2. Okej, okay, H6, skoczek tutaj. No właśnie, mogę mieć problem. A więc te C5 nie do końca chyba jest takie ok. Dobra, zagrajmy H6, niech ten skoczek stąd ucieka. I może takie posunięcie. Tylko teraz tak. Zagram tu. Zagram tu, on zbije, tak, tak, skoczek tu, tu jest atakowane dwa razy. G3. W sumie nie wiadomo do końca, co jest tutaj dobre. C5 mi się bardzo podoba, tylko że C5 bicie, bicie. Hetman D2, tutaj mi wjedziesz. No dobra, C5, trzeba grać odważnie. Bicie w przelocie istnieje.
istnieje, no to zbiję, to zagram potem goniec tu i potem d5 po prostu wrzucę. On mi tak może zagrać. Skoczek tu wejść w takie pola newralgiczne. No i muszę chyba tak po prostu. Okej, okay. Wieża d1, d5. On mi wejdzie tu po wybiciu. No muszę d5. Wybił. A może skoczkiem w ogóle dziabnąć? To też jest jakaś opcja ciekawa w sumie. Ciekawe tylko, czy... No tak, może skoczkiem ciągniemy. Goniec zagrał, okej. Zagrał goniec. No dobra. Aha, mogę wybić w ogóle i zagrać tak, ciekawie. To może być naprawdę ciekawe. Dobra, wybijamy. Wymiana hetmanów myślę, że będzie okej. Wydaje mi się, że on jakoś tak zbyt szybko zagra. No w ogóle wybicie to by było cudowne pionkiem. On nie wybije, on zagra tak skoczkiem. To ja wtedy wybiję. I chyba odejdę tutaj, żeby mieć skoczka na e6. Wydaje mi się, że jest pozycja miła. Tak bym to określił, bo mam opcję. Tu, ten skoczek na razie tam nie gra i dobrze. Co, tak zbijesz mi? Nie zbijesz mi, tak jak myślałem. Aha, skoczek zagra mi na c5. No może zagrać, to tak i tak w grożę. Skoczek c5 może zagrać, no to wtedy nie zagrał. To ja zagram. Już mój skoczek gra. To mi się podoba. On chyba zagrał ciut szybko. Tak, może, tego pionka chcesz zbić? No możesz tego pionka mi atakować, możesz. Pytanie teraz, jak to dalej fajnie rozgrywać? Dobra, wieża tutaj, szukamy jakiejś opcji, może B3, to wtedy tutaj wejdziemy. Dobrze mówię? On mi wejdzie tu, tego pionka będzie chciał skosić, ale chyba też nie jest jakieś tam wybitne, co? Szukamy jakiejś aktywności, bo jeżeli tak, to myślę, że tu, jak on mi weźmie pionka, to skoczek wejdzie tu. Tak patrzę intuicyjnie dosyć, że może tu skoczki namieszać mogą. Skoczek B4, szukam dobrej opcji. Wydaje mi się, że mam dobrą pozycję. Tak próbuję grać się dosyć szybko, dlatego że... I wieża tutaj, dobra. Dlatego, że czas tutaj jest bardzo ważny. Skoczek właśnie zagrał, żeby szukać aktywności. Zawsze po takim ruchu mam strzałkę tu, więc można powiedzieć, że ta figura jest nieco wyłączona teraz z gry. Aha, zagrałeś tutaj. To jest dobre chyba podejście. No to wchodzimy tutaj. Wchodzimy tutaj. Wydaje mi się, że tak, no na pewno mam inicjatywę. To bez dwóch zdań. Inicjatywa jest. To będzie teraz bardzo ciekawe, bo mogę zagrać tu, potem tu i potem tu. Jakieś takie prawie maty tutaj wiszą. Przeciwnik musi się na pewno trochę wysilić. No bo co grozi? No można tutaj spróbować zbić. Kurczę, pozycja jest dobra. Nie mogę tego zepsuć. Gość jest dobry. Gość jest dobry. Jeszcze mam opcję w ogóle E3, trzeba zobaczyć. Poczekajcie, teraz tak. On tu. Ja tu. Jak dam szacha, to ciekawe, co on zrobi. Tu. Wejdę aktywnie. Dobra, damy szacha. Ciekawe, czy on zagra tu. Tu zagrał. Ok, damy tutaj tak. On musi wybić teraz. Ja wybijam. I mam wejście tu. Bo on może też tak, ale chodzi o to, że wieża... O, no to mi podstawił. Świetnie, jakość do przodu. To podstawił, myślałem, że to nie będzie takie proste. A okazuje się, że jest. Dobra, spokojnie, ale to jeszcze nie jest koniec gry. Absolutnie, to nie jest koniec gry. Szukam aktywności. O, no to mam szacha i zdobywam materiał. Słuchajcie, mam gościa. Mam gościa. Mam gościa! Oczywiście, akceptuję rewanż. Ajajaj! 1-0. Micha się cieszy, co nie? Mistrz międzynarodowy na rozkładzie. Dobra, D4, D5, C4. Na spokojnie. Ale miło wygrać w ogóle w swoim debiucie. Co się tam posypał już gościu.
No i C4, C6. No dobrze, skoczek na C3. I wybił. No dobra, tutaj jest wiele opcji do gry ciekawych. A4 można po prostu zagrać. Dobra. I zwyczajnie skoczkiem tutaj i wziąć tego pionka. Dobra, gramy sobie w ten sposób. No i przez G3, tak? No jest tutaj ten wariant taki, można go zagrywać. Trzeba chyba tak zagrać, on zagra tak. Tak, tutaj gramy standardowo. I standardowo gonię CF4. A może w ogóle wybić i mieć to z głowy? Nie, no tak, trzeba grać. Ok, goniec G2. Tu będzie G5, bo jeżeli wybijam, to tracę tu, więc po G5 trzeba grać tak. On mi wybija. Pytanie, bo zapomniałem, co tutaj się robi. Możliwe, że to się wybija również. Chyba tak. Można to wybić. Kasparow to wybijał, chyba pamiętam z tego co wiem, to wybijał. Dosyć to się upraszcza. No i tutaj robimy sobie roszadę. Chociaż roszadę też można inaczej, można tak spróbować. Z roszadą nieco poczekać. Gram A5. A5 mi się bardziej podoba, bo jak on by mi zagrał, to mnie trochę przycisnął. A tutaj zawsze taki ruch może namieszać to, bicie to tak. Hetman B3. W sumie to w kursie swoim też robiłem. Okej. Okay. Posunięcie A5. Jeszcze istnieją takie opcje ciekawe w sumie, tam, ale wieża G8 to też działa dobrze. No dobra, mamy normalną grę, tam goniec C5 prawdopodobnie można zagrać. I po wybiciu, jak ja zrobię roszadę, to on ma hetman G3, więc trzeba uważać. Możliwe, że mogłem zagrać inaczej. Goniec C5 mnie trochę martwi, bo jak zagram tu, to on mi da szacha. Chociaż goniec C5 może A6 po prostu przywalić, mieć to z głowy. Zawsze król F1 mogę zagrać. Ok. On może zagrać tu, więc muszę tym hetmanem stąd zwiewać. Zwiewam sobie na A4 w takim razie. Przytrzymam punkt B4. Tutaj sobie tak przy okazji zaatakuję. Aha, C5 może być, ale to C5 groźne nie jest. Ok, wybił, wybił. Zawsze mam król F1. I ta wieża gra, więc nie muszę robić roszady, choć roszada zawsze dobra. Tutaj atakujemy. No dobra, ok. Mi się pozycja podoba. On ma wprawdzie parę gońców. Ok, i zagrał tu. Zagrał tu skubaniutki. Teraz tak, chodzi mi po głowie coś takiego i coś takiego. Tylko, że to chyba nie spełnia swojej roli. Więc zagramy wieża D1, żeby jednak wprowadzić figurę do gry. Z roszadą poczekam. Wieża niech gra, każda figura musi grać. Wieża C1, jakieś tam wejścia były, ale to zawsze się bronił. Dobra, to się trzyma chyba. No, z tym pionkiem będzie albo problem, albo to będzie atut, bo w końcówce tego pionka może mi wziąć, właśnie nie będę miał przełomu. Co można by było. Nie, nie mogłem grać A6 wcześniej, bo on tym gońcem uciekał. Dobra, tak sobie teraz głośno myślę. Wiem, że trochę gram szybko. Dobra. Zobaczmy, co tutaj dalej się potoczy w tej pozycji. Goniec na E7. Pożądano. Teraz tak. Czy zrobić roszadę? Nie, bo tak będzie chciał grać. Właśnie muszę szukać jakiejś ciekawej opcji. Może w ogóle spróbować wymienić białopolaki. Czy to jest dla mnie dobre? Przy suchej pozycji, a może tak w ogóle jest też taka opcja, żeby wziąć tam, tylko czy ten pionek mnie interesuje? W sumie mógłby. Z królem mam taki mały dylemat, bo nie wiem, co z nim zrobić. Na pewno ta sucha pozycja dla przeciwnika jest
Dobrą opcją. No dobra, co by tu dalej zagrać? Bo teraz troszkę tak jakbym stracił wenę. Hetman E4. Tu atak. Czy to spełnia swoją rolę? Bo może potem B4 spróbować. Dobra, spróbujemy na razie zagrać tak, centralnie. Goniec nigdzie nie odejdzie. Znaczy, bo jak nawet wieża zagra tu czy tu, to goniec nigdzie mnie nie straszy z odejściem niebezpiecznym. A po prostu celujemy w pionka. No dlaczego by nie? Może ruch B4, potem tak i tak. Też jest jakaś opcja. Ale fajnie, pokonaliśmy raz gościa, 2500. Przepraszam. To jest dobry prognostyk. A, zagrał tutaj, ok. Czyli wymiana wież wchodzi w grę, więc to zrobimy. Tu mogę wziąć czystego pionka. On mi weźmie tego, tylko ja nie mam potem roszady. To jest problem. Więc chyba B4 tu się trzyma. B4, czy wieża mi gdzieś wejdzie? Dobra, gram B4. To jest dosyć ryzykowne posunięcie, ale pilnuję pionkę, mam konkretny plan. Bo, znaczy, tutaj jeszcze nie mogę, bo on zagra tak. Chociaż jakiś też jest szach, na szczęście. Ten pionek chyba nie jest moim obiektem zainteresowań. Bardziej teraz już myślę o roszadzie. Hetman D7. O, co on chce wejść? Tutaj chce wejść. No tak, na końcówkę mnie ciśnie. Tu jeszcze może wejść. O, dobrze zagrał. Ale zaraz, jak on zagra tak, to co? Ja tak? Aha, no właśnie. Tak, ten pionek będzie bardzo słaby. A może tak spróbować w ogóle? Ale on da szacha. Czuję, że mam gorszą już pozycję, niestety. Tak czuję. Dobra, robię roszadę, bo muszę, bo Hetman D2. Hetman D4 prawdopodobnie zagra. I wtedy, co ja planowałem? Może B4 spróbować. Zbije. To jakiś kosmiczny ruch. No tak, tu jest mały problem. Houston, mamy problem. Chyba muszę zagrać tak, oddać pionka i liczyć na jakieś tutaj. No tak, muszę tutaj liczyć na jakieś opcje z hetmanem. Oddać pionka, jakaś tutaj opcja, może wieża B1. Nie wygląda to dobrze, niestety. Hetman B4 może zbić, albo goniec. To jest chyba lepsze dla niego zagranie. Taki ruch mi się podoba, tylko on nic nie daje. Dokładnie. Wjechał mi tutaj. No tak, no to jest właśnie to. Tutaj zabrakło mi czegoś w tej pozycji. O, zdecydowanie. Tak. No tak, spróbujemy. Tak, spróbujemy. Jeżeli on mi zbije pionka tu, to spróbuję tu i uderzyć tam. Tylko, że to też kurczę blade. Tak zagram, to on mi tak zagra. A, i już wtedy będzie lipa. Będzie lipka. Spróbuję tu, żeby tam uderzyć i tam dać mata, ale to nie będzie proste, bo co, on może zagrać tak. No tak, no. Zbyt łatwo. Hetman C4 przeoczyłem. Bo mogłem tak w sumie zagrać. Ale no tak, mogłem tak zagrać. Bo tu nie mógłby, bo tam zawsze groziło bicie niebezpieczne. On musiałby się z tym liczyć. Hetman C4, no niestety, bo Hetman C4 nie wiem co grać. Och, zagrał.
Za darmo mistrza międzynarodowego nie dają, jak widać. No tak, no i tu jest problem. Niestety tu jest big problem. Big problem. Ajajaj. Źle, Krzysztof. Źle, Krzysztof, pograłeś bardzo. Ale zaraz, mam odejście takie jeszcze. Na opcję mata. Nie muszę wymieniać hetmanów. Uff, znalazłem jeszcze ruch, który nie wymienia hetmanów. Na szczęście. Ale taki ruch? Ale to też on musi uważać na coś takiego i wjazd tu. No to już takie moje trochę ryzyko. Ale tak, jest jeszcze opcja hetman B2 na szczęście. I tam bym wjechał chętnie skoczkiem. No tylko, że B5. B5 i może taki strzał. Ale nie, bo on bije i tu się zasłania. Też nic nie daje. No to B5 chyba, co? Ale to wtedy tak gram. On zbija. Ja zbijam. On tam królem zagra tak. Ja wchodzę tym. Oj, może być niebezpiecznie. Tu muszę zagrać. Dobra, gram tak, bo bronię skoczka. On mi bije tu. I ja gram tak. Wtedy atakuję tutaj. I tutaj. Słuchajcie, dobrze. Chwilunia. Ale się dzieje. Dwa pionki mniej. Wszystkie figury patrzą w stronę króla. Tam musi być jakieś poświęcenie. Zbił jednak. Dobra, czy taki ruch działa? Tutaj. Pytanie, czy on nie ma jakiejś opcji, żeby mi coś wymienić. Tu nie może wieżą, więc jest ok. Tak, chyba mogę. Tak, i tak muszę. Skoczek C5. Opcja bicia tego. No taki ruch, no tutaj ha. No zawsze to się osłabi jak coś. Będę musiał trzasnąć tu ewentualnie. Ale już jest ciut lepiej niż to, co myślałem, że za chwilę będzie. B6 chyba działa dobrze. On jest myślący gość. Aha, tak, to jeszcze mam taki ruch ciekawy. I tam jest wjazd. A, właśnie, to nie takie proste, jak się wydaje. No, mam 3 pionki mniej, słuchajcie. Aj, dobry ruch. Nie zauważyłem, nie mogę zbić. Bo wjeżdża. Ale chwila, mam goniec F1. Goniec F1. Goniec F1. I zbijam tutaj, bo już nie grozi taki ruch. Grozi. Ale będę miał strzał tu. Ojejku, co tu się w ogóle wyrabia w tej pozie, co nie? On będzie musiał zagrać jakoś tak, tak albo tak. Hetman F3 zakładam. Jak zbije tu, to on mi wjeżdża tu. I... A nie, no to nic mi nie zrobi. Przecież. No bo hetman nie atakuje na F1. Ej. Jest ok chyba. Łaaa. Wow. Coś mi pisze, że hetman D6 mógł zagrać. Nie wiem. Zobaczymy. Ale co, bicie nawet tu jest w sumie dla niego ciekawe, bo tutaj i tutaj i weź ty to graj, tą pozycję. A, podstawił hetmana! Mam go! Podstawił hetmana! Ajajaj! 2-0, panie mistrzu międzynarodowy! 2-0! Dobra, od razu przejrzę tę partię. Ostatnio zobaczmy, jakie błędy były i jak to się potoczyło. Pierwsze ruchy to są oczywiście teoretyczne. Dobra, ciach, wszystko gra. I teraz co? Hetman D4 pokazuje. No ale co? A5 mi się podobało. Jest ok. Długa roszada zła. Hetman D4 przeoczyłem, bo ja nie dostrzegłem, że tu mogę zbić. Jakbym to widział, to bym tak zagrał. Aj, szkoda, hetman A4 złe. Bicie A6. No pokazuje równo, trochę lepszą niby czarnych. Długą roszadę też pokazuje. Goniec E7, hetman E4. Wymiana jest niby ok. Niby mniej więcej równo. Goniec H3 pokazuje, żeby jednak wymieniać. A, no tak, no bo tutaj hetman też ma takie sprzężenie na figury.
B4, fatalne posunięcie. Hetman D7, a hetman D6 miał jeszcze. I tu z atakiem. No, gra błędów, jak widać. Tak, ale on ma teraz ogromną przewagę. Hetman D4. No, Krzysztof znowu wychodzi z wora. Tak, tak, tak. Goniec C6 jest takie śmicie fajne. Dobra, ale wieża B8. Tak, tak. B5 powinien, hetman zagrał, tak, zbił, minus 4, sami widzicie, skoczek C5, tak, cały czas ogromny minus, goniec F1 i co? I podstawił hetmana. Czekajcie, no, co mógł zagrać? Hetman C2 mógł zagrać. A, bo grozi też taki ruch. I co bym ja tutaj mógł? No, bo tutaj, no miałem przegraną, po prostu podstawił hetmana. Wow! No dobra, zerknijmy sobie tą pierwszą partię w takim razie. W królewsko-indyjskiej. Pierwsza partia była również ciekawa. Przestawię tylko analizka. Od początku. I tak, ok. Wróć. Pierwsze ruchy są w porządku. Dobra. Skoczek G4. Zaraz, dlaczego mi nie pokazuje analizy? A, muszę tu włączyć. Sorry, jeszcze raz włączam analizę. Już widzę teraz, tak. Przestawię troszeczkę scenkę. Nie widać dobrze. Ok. Dobra. No i tak, pierwsze ruchy mamy ok, niby przewaga, tak, ale zawsze w królewsko-indyjskiej silnik pokazuje przewagę białych, więc to w ogóle bym się tym nie przejmował, tak. Sporą przewagę ma przeciwnik po tym biciu, po tym i po tym, czyli gość strategicznie nie ogarnął. Chodzi o to, że on tutaj zyskuje piękne pole E4 dla skoczka. Ale to też jest gra bogata tak naprawdę. No ja wiem, że tutaj skoczek G6, tam G3 i to trochę blokuje. No tak, no zgadzam się, że białe mają dobrą, no. Okej. Gość zagrał F3, gorzej. F4, ciekawe posunięcie, wow. Tego nie widziałem. Bicie tu i bicie tu. Nice. I to by była bogata gra, miałbym opcję jakieś tam H5. No okej, poszło tak, tak. Bicie, bicie, F4, czyli on poszedł schematem standardowym. Goniec E3, tak, odpędzić skoczka i C5. Dobry ruch chyba C5. Bicie w przelocie i już czarne mają lepszą. To ja się bałem tego ruchu, a to trzeba tak grać. Goniec E6, wieża FD1, D5, bicie, skoczek bije. Dobrze, Krzysztof! Dobrze to wymyśliłeś, że skoczkiem, nie pionkiem, bo jakbym zbił pionkiem, to bym mnie tu mógł przyblokować w ten sposób i nie byłoby przyjemnie grać to, a skoczkiem zawsze są opcje. Poza tym jeszcze otwiera się goniec. Bicie, nie, tak poszło. A, no to jego zły ruch w takim razie, czyli wymiana, skoczek, no wymiana hetmanów dla mnie, dobra, bierze goniec tutaj, powinien skoczkiem zagrać. I teraz wleciałem, już mam dobrą, już mam dobrą, skoczek E3. Skoczek E3 od razu z przewagą ogromną i wieża AD8. Chodzi o to, żeby po tych właśnie wymianach wjechać wieżą, mieć super aktywność. No właśnie. Tu mi trochę zabrakło też takiego. No ale tu już te skoczki zaczęły łapać tą koordynację. Wieża z F na D8. Tak. Skoczek D4. Ogromna przewaga. Ogromna przewaga się zrobiła. Szach, tak. W ogóle nie ogarnął, bo mógł zbić tak. A tu też mam ogromną przewagę. Wieża C1, tak liczyłem. Tak, tak i wieża D2. Też jest ciężko. I też jest ciężko to grać białymi bardzo. Okej, czyli tutaj było już super. Cyk, cyk. No mata tu nie było. Skoczek bije, tak. Zaraz chwila, a co ja mogłem lepszego zrobić? Wieżą zbić, tak? Wieżą zbić, bo jeżeli zbija skoczek, to ja zbijam tu. Ok.
Okej, okay. Odbiłem skoczkiem, tak, tak, wieża D2, goniec, no i podstawka. Dobra, w drugiej partii było dużo szczęścia, w pierwszej chyba tak całkiem dobrze. No cóż, dzięki za oglądanie. Wysoki ranking, prawie 2450. Lecimy dalej, dzięki, do zobaczenia, cześć.